Przed nami wyczekiwany wielki finał rozgrywek. Kto sięgnie po Puchar Mistrzowski? Polska za moment zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Witamy Państwa na pięknym Lusail Stadium, gdzie za moment na murawie staną przeciw sobie dwie potężne i silne drużyny. Stawką jest nie byle co, bo Puchar Mistrzów Świata. Przebieg tego niewątpliwie emocjonującego i ważnego spotkania komentować dla Państwa będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Reprezentacja Polski zagra dziś ze Stanami Zjednoczonymi. Dwie drużyny wychodzą dziś na boisko. Jedna z nich zakończy ten wieczór jako mistrz świata. O drugiej po latach będą pamiętać, co zagorzali się kibice i statystycy. Taka jest piłka. Tu drugie miejsce nikogo nie urządza. Dlatego właśnie jestem pewien, że zobaczymy bezwzględną walkę. Oni muszą dać z siebie wszystko. A oto skład reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny w bramce, Piotr Zieliński oraz Grzegorz Krychowiak zagrają na skrzydłach. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Rozpoczyna się wyczekiwany finał Mistrzostw Świata. Przemysław Frankowski. Teraz centra do Lewandowskiego. Dobrze wybija, już po zagrożeniu. Ciekawa teraz piłka górą. Nie ma! Obronił ten strzał. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Bez problemu tu się urywa. Odzyskana piłka, dobre zachowanie. Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Próba strzału. No, świetnie obronione to uderzenie. Na 11 metr z rogu. Źle, nadal jest niebezpiecznie. Podanie do Kasza. Kasz przy piłce. I strzał na bramkę. Zablokowany ten strzał. Prostopadłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Frankowski.
Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Teraz ładne podanie otwierające, warto to wykorzystać. Szansa Lewandowskiego. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze, wszystko poza strzałem. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Dobrze teraz utrzymuje się przy piłce. I to tyle z tej akcji. I korzyść nie okazała się jednak żadną korzyścią. Dlatego wracamy do tamtego przekroczenia przepisów. Poprzeczka! Nie ma gola, proszę Państwa. Piłka wyszła poza pole gry. Ależ teraz przymierzył z tego wolnego. Naprawdę mało zabrakło. Krychowiak. Piłka ledwo się turlała. Przejmuje ją bramkarz. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Doskonała piłka za obronę. Dopadł do tej piłki naprawdę groźnie. Porę zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Lewandowski. I teraz szuka Zielińskiego. Dośrodkowanie. Ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Mamy korzyść. Polska kontynuuje grę. Piłka znowu w ich posiadaniu. Utrzymują się przy piłce. Sędzia stosuje korzyść. Serginio Dest. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Teraz Dest. Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę, czyhają na błąd. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Jest, jest gol! Bramkarz nie daje rady. Mamy pierwszą bramkę finału Mistrzostw Świata. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Glik. Zupełny brak zrozumienia w zespole. Będziemy mieli aut. Traci piłkę po tym wejściu. Grzegorz Krychowiak. Gra puszczona. Zastosowana korzyść w tej sytuacji. Znowu mają piłkę. Zieliński. Ależ okazja teraz. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. A wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Było niebezpiecznie, ale przejął piłkę. Może teraz wyrównać? Aj, blisko, słupek. Ale uwaga, piłka w grze. To powinien być gol. Spróbują wykorzystać ruch, by strzelić wyrównującą bramkę.
Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Daleka piłka z rogu. No cóż, nie popisał się wykonawca. Bramkarz łatwo łapie. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Gwizdek, rzut wolny dla Polski. Christian Pulisic. Opanowanie Zielińskiego, wyczuł rywala, przejął piłkę. Gra przerwana, spalony. A przecież miał tam kto dojść do tego podania. Wystarczyło nie ruszać piłki. Zabrakło orientacji w przestrzeni. Piotr Zieliński zatrzymuje akcję rywali. Dobrze się ustawił. Krychowiak pod presją. Musi pozbyć się piłki. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Puszcza grę. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Sędzia uznaje teraz, że Zieliński przekroczył przepisy. A ponadto zasłużył na kartkę. Glik teraz pod presją nie może stracić piłki. Oj, obawiam się, że sędzia będzie tu zmuszona sięgnąć po czerwony kartonik. Sędzia pokazuje zawodnikowi czerwoną kartkę. Co sobie teraz myślą jego koledzy, pozostaje ich słodką tajemnicą. Z pewnością przed nimi ciężkie zadanie. Gdy się przegrywa, a na dodatek gra się w osłabieniu, trudno myśleć o korzystnym wyniku. Ale kto wie, może to ich dodatkowo zmobilizuje i jeszcze powalczą. Futbol widział nie takie rzeczy. Krychowiak. Prosto do drużyny przeciwnej. Fatalne podanie. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać. Ale korzyść była na tyle iluzoryczna, że sędzia ostatecznie cofa akcję. Będzie rzut wolny. Wea. Teraz Dest. Teraz przed szansą. I doskonała okazja. Szczęsny. Ależ pięknie to zrobił. Ależ tutaj kapitalny blok. Niewiele było przerw w grze, doliczona została. Ależ teraz będzie okazja. Pewnie to teraz broni. Pierwsza połowa meczu na stadionie Lusail jest już za nami. Proszę Państwa, wielkie święto, czas zacząć. Proszę zapiąć pasy, bo rozpoczyna się druga część spotkania, którego stawką jest Puchar Mistrzów Świata. Grzegorz Krychowiak. Przy piłce Krychowiak. Znakomite wyczucie zamiarów strzelca. Piłka zmienia tor. O, właśnie tak. Trzeba grać z obrońcami. Uderza na bramkę. Dobrze blokuje to uderzenie. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Decyduje się na strzał. Umówmy się. Nie było tutaj żadnego zagrożenia. Serginio Dest. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać.
Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. I ładnie mija teraz rywala. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Biało-czerwoni dobrze się prezentowali przez ostatni kwadrans. Częściej mają piłkę przy nodze. Już prowadzą jednym golem, ale najwidoczniej to ich nie zadowala, bo ciągle prą na bramkę rywala i stwarzają sobie kolejne okazje. Moim zdaniem jeszcze nie zakończyli na dziś strzelania. Próba z dystansu, lecz tym razem nie ma zagrożenia. Zdecydowane wejście w piłkę. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Wea. Teraz strzał! Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Piotr Zieliński. Strata biało-czerwonych. Jest komu podać. Teraz Dest. Oj, nieprzepisowe zagranie. Sędzia przerywa grę. Jeśli wyciągnie kartkę, będzie to druga dla tego piłkarza. I mamy drugą żółtą kartkę dla Glika. Kamil Glik przed czasem odesłany pod prysznic. Koledzy nie mogą być zachwyceni. Do końca meczu to oni muszą grać w osłabieniu. Bardzo daleko od bramki. Chyba za dużo obiecywaliśmy sobie po tym rzucie wolnym. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Szansa, będzie remis. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Polska ze zmianą. Piłka w grze. Krótkie rozegranie. Zablokowany ten strzał. Po rzucie rożnym będą mieli okazję wyrównać. Decyduje się na krótkie podanie. O, dobrze teraz zainterweniował. To musi być bramka. Nadal bardzo groźnie. Gol! Lewy! Mistrz! Niech się chowają wszyscy piłkarze roku razem wzięci. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego, no i gol. Na razie 2-0. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Serginio Dest. Ruszył do ataku. Oj, za chwilę możemy zobaczyć czerwień. Przepisy są w takich przypadkach jasne. No i decyzja nie mogła być inna. Sędzia nie wahała się ani chwili, sięgnęła po czerwoną kartkę. To było udaremnienie sytuacji bramkowej. Przepisy są nieubłagane. Kara mogła być tylko jedna.
No, musiał się teraz wykazać refleksem przy tym wolnym. Naprawdę pokazał teraz bramkarz klasę. Daleko dogrywa w pole karne. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Okazja, jak marzenie! Musiał się bramkarz zdrowo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony, to najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. Serginio Dest. Wea. Piłka do Pulisica. Dogrywa to dołem w szesnastkę. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Krosicki. Ładne zagranie górą. I zatrzymał to ładnie. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Giovanni Reina. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Szansa Lewandowskiego. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Daleka piłka z rogu. Interweniuje. Mogą odetchnąć z ulgą. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Musi być czujny, bo straci piłkę. Polacy oskrzydlają rywali. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. To nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Podanie do Kiasza. 10 minut do końca tego meczu. Teraz piłka leci nad głowami obrońców. Będzie strzał, uwaga! Tak, teraz zrobił to, co było trzeba. I teraz dobra okazja do kontry. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Szansa na kontakt, ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Na 11 metr z rogu. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Tomku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Teraz Dest. Ze skrzydła w szesnastkę. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Okazja, może być groźnie. Akcja jeszcze się toczy. Gol! O la la! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczebnej? W
futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Pulisic. Adams. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. No cóż, nie musiał się w ogóle wysilać przy tym odbiorze. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Pulisic. Piłka do Pulisica. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Oj, ta próba naprawdę mogła się podobać. Było blisko. Trochę zaskakująca decyzja, bo z takiej odległości szanse powodzenia są niewielkie, ale warto próbować. Niewiele brakowało, a zakończyłoby się bramką. Koniec! Nic już im nie zabierze zwycięstwa. To jest ten moment, proszę Państwa. To jest ta chwila, na którą tak długo czekali. Opłaciło się walczyć, opłaciło się pracować na treningach. Opłaciło się nie poddawać, żeby teraz mogli zawołać: jesteśmy mistrzami świata. Grali świetnie cały turniej, a dzisiaj postawili kropkę nad i. I zasłużyli na ten triumf jak nikt. Oto radość zwycięzców. Mistrzostw świata w piłce nożnej. Uniesienie tego pucharu to wielkie przeżycie każdego piłkarza, a jednocześnie spełnienie największych zawodowych aspiracji. Tak jest! Puchar mistrzowski należy teraz do nich. Są mistrzami świata w piłce nożnej. Każdy z nich dołożył się do tego sukcesu, każdy miał w nim swój udział. Dlatego też każdy chce choć przez chwilę podtrzymać puchar. Oj tak, wielki dla nich dzień, wielki moment.